Marek, pierwszy mecz w tym roku, jak go podsumujesz? No pozytywnie na pewno. Wiadomo, że jest teraz okres taki cięższych treningów, cięższej pracy i te mecze też nie są na świeżości. Dzisiaj myślę, że całkiem obiecująco to wyglądało, jak na właśnie taki pierwszy sparing po tak ciężkiej pracy, którą wykonujemy. Do tego wygrana. Także no, zagraliśmy na dwa składy. Wiadomo, że to nie jest jeszcze do optymalnej formy, trochę jeszcze brakuje, ale na pewno będziemy to zgrywać i zgrywać się między sobą i powinno to być wyglądać coraz lepiej. Jakbyś miał wymienić jakieś pozytywy z tego spotkania, to co byś na pewno wyróżnił? Oj, pozytywy. No na pewno wynik to pierwsze, co rzuca się w oczy, a na pewno trenerzy będą zadowoleni, bo dobra jednostka treningowa, powiedzmy. Z takich osobistych pozytywów to czyste konto, to też jest dla mnie ważne. Ty dzisiaj nie mogłeś narzekać na brak pracy, bo trochę cię koledzy rozgrzali, więc ta solidna jednostka treningowa dotyczyła także ciebie. No dokładnie, no ale tak jak mówię, no to jest taki okres, gdzie jeszcze nie wszystko wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Zdarzają się nieporozumienia, niedokładne zagrania, stąd wynikają sytuacje dla przeciwnika i to jest normalne. Paweł, pierwsza bramka w nowym roku, jak smakuje to trafienie? Fajnie się czuję. Fajnie, że strzeliłem tą bramkę, ale najważniejsze, że drużyna wygrała i z tego się bardzo cieszę. Jak byś podsumował ten dzisiejszy sparing z Zagłębiem Sosnowiec? No to jest mecz kontrolny, mieliśmy ciężkie treningi, wiadomo, ta gra nie wyglądała jakoś mega super, ponieważ są ciężkie nogi, mamy nowych chłopaków w drużynie, z którymi musimy się zgrać, ale uważam, że ten sparing można na plus odhaczyć. Czuliście już głód piłki, trochę tych meczów nie graliście czasu. Tak, głód piłki jest, cały czas treningu fajnie poczuć tą piłkę, fajnie, że zagraliśmy ten sparing, wygraliśmy i tyle. Przed Wami dość niespodziewany wylot na zgrupowanie do Turcji. Patrząc na aurę, jaka nam towarzyszy w Polsce, chyba fajnie będzie potrenować w nieco lepszych warunkach. Oj tak, fajnie, że lecimy, każdy się cieszy, będziemy mogli bardziej się zintegrować, każdy siebie lepiej pozna z chłopakami, którzy przyszli do nas. No i tak jak mówiłem, cieszymy się na ten wylot. Cieszycie się chyba na trochę lepsze warunki atmosferyczne, no i boiska. Jasne, że tak, chociaż nie można narzekać tutaj na boisko, bo wiadomo, że niektóre ekipy trenują w nieco gorszych warunkach, my akurat mamy dobrze, no ale wiadomo, tam przy 15 stopniach lepiej się trenuje niż przy minus 10.